Marta Żarnowska, dzień dobry. W studiu Radia Ziemi Wieluńskiej witamy gościa, burmistrza miasta i gminy Pajęczną, pana Dariusza Tokarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam państwa. Panie burmistrzu, na początek będziemy gratulować, bo jest absolutorium za wykonanie budżetu 2012. No i zapytam na początek, czy wszyscy byli za? Dziękuję bardzo. No, absolutorium zostało uchwalone wynikiem 14-1. No, czyli jeden głos przeciwny. Jeden głos przeciwny, tak. Jakie były argumenty? To znaczy radny Janeczek w różny sposób rozumuje ekonomię. No i trudno tutaj dyskutować. No, nie można też zachowywać się w ten sposób, że zjem jabłko i chcę je mieć dalej. Jak to tutaj wynika z argumentacji radnego Janeczka. No, to, że gmina nasza posiada 40 kilka procent zadłużenie, jest wynikiem tego, że w sposób maksymalny wykorzystaliśmy środki unijne i zrealizowaliśmy w ostatnich latach kilka inwestycji, których bez środków unijnych nie moglibyśmy zrealizować przez najbliższe kilka lat, a śmiem twierdzić, że może niektórych nigdy. Wyremontowane szkoły, zbudowana kanalizacja, zmodernizowany plac targowy, aktualnie remontowane gimnazjum, jak również powstający Dom Kultury i Tradycji. Na wszystko trzeba mieć udział własny. W związku z tym te kredyty były zaciągane, bo to jest jedyny argument. Ale zaznaczam, że my poza tym, że kredyty bierzemy, kredyty również spłacamy. Jesteśmy gminą wypłacalną. W roku 2012 nie mieliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie faktury z końcem roku zostały popłacone i staramy się, aby budżet gminy Pajęczno był bezpieczny. RIO pozytywnie zaopiniowało wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jak pan oceniłby tą kondycję finansową gminy Pajęczno? To znaczy kondycje finansowe wszystkich gmin ogólnie można powiedzieć, że się pogorszyły w kraju, ponieważ no, tutaj ma, na pewno duży wpływ ma kryzys, który światowy kryzys, on również dotyka Polski i również dotyka gmin. Zmniejszające się dochody powodują to, że trzeba ostrożniej po prostu wydawać pieniądze, analizować inwestycje i powoduje to również to, że nie możemy zrealizować tych planów i zamierzeń, które chcielibyśmy wspólnie z Radą Miejską. Panie burmistrzu, likwidacja szkół to jest taka bardzo mało popularna wśród mieszkańców forma oszczędzania, ale taka również się zdarzyła, jeśli chodzi o gminę Pajęczno. Wystarczy tutaj chociażby przypomnieć taką głośną sprawę likwidacji placówki w Gajęcicach. W rozliczeniach jednak nie da się ukryć, że gminy podsumowują to w ten sposób, że da się na tym zaoszczędzić i że to przynosi duże oszczędności. Czy państwo już mają jakieś takie wskaźniki finansowe, ile gminie Pajęczno poprzez likwidację tych szkół udało się zaoszczędzić? Likwidacja szkół jest tematem bardzo trudnym i zarazem odpowiedzialnym. Ja podejmując tą decyzję, namawiając Radę do podjęcia takiej decyzji, przemyślałem to niejednokrotnie i chcę powiedzieć, że dzisiaj po rozmowach z mieszkańcami była to bardzo dobra decyzja, zarówno dla gminy, jak również dla uczniów, którzy uczyli się w tych małych szkołach. Dzisiaj te dzieci są w szkołach, które są wyremontowane, które są lepiej wyposażone, w szkołach z halami sportowymi i ten początek ta pierwsza myśl o likwidacji na pewno w mieszkańcach, w rodzicach budziła zaniepokojenie, ale dzisiaj po rozmowach wiemy, że doceniają to, że była to decyzja raczej dobra. Panie burmistrzu, wiem też, że z racji restrukturyzacji, jeśli chodzi o oświatę w gminie Pajęczno, nauczyciele nie stracili pracy, z tego co wiem, i to też chyba jest ważne. Tak, jeśli chodzi o nauczycieli, mieliśmy taką sytuację, że wielu nauczycieli było na urlopach zdrowotnych, kilku nauczycieli odeszło na emeryturę i w to miejsce ci nauczyciele z tych zlikwidowanych szkół po prostu tą pracę otrzymali. Co nie oznacza, że jest różowo. Do oświaty cały czas dokładamy, ale dokładamy mniej. Gdyby nie likwidacja trzech szkół, mówimy tutaj o Niwiskach Górnych, Patrzykowie i Gajęcicach, dzisiaj mielibyśmy sytuację tragiczną. W prasie czytamy, w mediach słyszymy, w wielu gminach trudno jest uchwalić budżet, spiąć budżet, żeby on się zbilansował ze względu na szkołę, ponieważ bano się podjąć tych trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Wiem, że sprawa szkoły w Gajęcicach jeszcze cały czas jest w toku i na razie takiego decydującego rozwiązania nie ma.
Natomiast takie rozwiązanie udało się znaleźć, jeśli chodzi o budynek po szkole w Niwiskach. Tam został on przekazany Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Niwiska. No, na początku nie było łatwo, wszyscy to pamiętamy. Udało się państwu jednak dojść do porozumienia. Ten budynek jest cały czas remontowany jeszcze. To znaczy trudno jest dojść do porozumienia w momencie, kiedy chce się coś zrobić, nie mając pieniędzy. To oczywiście i wystąpienie mieszkańców o przekazanie budynku, kiedy nie ma żadnej formy prawnej, przekazanie Radzie Sołeckiej, mieszkańcom, no nie ma czegoś takiego. W związku z tym ja byłem przeciwny przekazywaniu, bo nie było prawnej możliwości. A druga sprawa, przekazanie budynku, to są problemy, to są pieniądze, których ci mieszkańcy na dzień dziś w tamten czas nie mieli. W momencie, kiedy pojawiło się stowarzyszenie, jest to już sformalizowane stowarzyszenie, następnie wsparcie z cementowni Trębaczew, w związku z tym z ogromną przyjemnością wspólnie z Radą przekazaliśmy ten budynek, mieszkańcy na dzień dzisiejszy ten budynek remontują i mają daleko sięgające plany, w których my możemy tylko tych mieszkańców wspierać. Będzie tam na pewno świetlica dla dzieci, czyli takie miejsce, gdzie mieszkańcy po prostu będą mogli się zebrać wspólnie, coś ciekawego zrobić. Tak, tam będzie świetlica, tam będzie miejsce spotkań dla starszych. Tak jak powiedziałem, stowarzyszenie ma dalekosiężne plany i my możemy tylko wspierać stowarzyszenie. Panie burmistrzu, zapytam jeszcze o inwestycje. Jest kilka takich, które będą realizowane w tym roku. Ta największa inwestycja to chyba remont gimnazjum między innymi. Czy jest jakaś inwestycja, która w szczególności ten budżet tegoroczny nadwyręży? To znaczy budżet nadwyręży inwestycja gimnazjum, no jest to największa inwestycja i tutaj finansowana jest środków unijnych, gdzie udział własny no musimy posiadać. Mało tego, my musimy za tą inwestycję zapłacić i dopiero dostajemy zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego. Każda inwestycja w obecnej sytuacji jest realizowana ogromnym wysiłkiem. No ale od tego my samorządowcy jesteśmy, żeby poprawiać byt naszych mieszkańców i staramy się, tak jak powiedziałem, ogromnym wysiłkiem, ale te inwestycje, może mniej tych inwestycji, bo chciałbym na pewno więcej zrealizować, ale staramy się te inwestycje przeprowadzać i tutaj poza remontem gimnazjum, które na pewno będzie obiektem nowoczesnym i bardzo ładnym, aktualnie również jest modernizowany Dom Kultury i Tradycji właśnie w Gańcicach Starych, gdzie będzie miejsce spotkań dla mieszkańców, dla młodzieży, będzie plac zabaw dla dzieci, boisko. Także myślę, że młodzież i zarówno młodzież, jak i ich rodzice będą mieli gdzie się spotkać. A co z drogami, panie burmistrzu? No jeśli chodzi o drogi, no tych środków na drogi nie ma tyle, ile byśmy chcieli, ponieważ no po każdej zimie wiele dróg nadaje się do remontu. Staramy się te remonty przeprowadzać. No aura nam też nie sprzyja, bo okresy długookresowe opady deszczu no, przeszkadzają. No, staramy się te drogi remontować. Jeśli chodzi o budowę nowych dróg i inwestycje kilkumilionowe, no musimy na dzień dzisiejszy poczekać na lepsze czasy, ponieważ tak jak powiedziałem, ogromny wysiłek, każda inwestycja to ogromny wysiłek, mniejsze dochody do budżetu, no my musimy dysponować i rządzić tym, co posiadamy. Kolejne zadanie dla gmin to oczywiście gospodarka śmieciowa. W Pajęcznie przetarg wygrała firma Ekoregion. No i tak państwu dobrze się udało to oszacować chyba, zarówno jeśli chodzi o składanie deklaracji, bo z tego co wiem, chyba większość mieszkańców dopełniła tego obowiązku. No i też jeśli chodzi o koszty tego przedsięwzięcia, bo wiele gmin musiało ogłaszać ponowne przetargi. Państwu udało się to wszystko chyba dobrze rozegrać, jeśli chodzi o ten przetarg. Tak, w momencie, kiedy ta ustawa miała wejść, już dużo wcześniej, bo praktycznie rok przed wejściem, specjalny zespół pracowników urzędu pracował, nie nowo zatrudnionych od razu dodam, którzy pracują w urzędzie, pracował nad tym, aby tą ustawę wprowadzić w życie jak najmniejszym, że tak powiem, kosztem dla mieszkańców. I tutaj ogromne słowa uznania właśnie dla mieszkańców i podziękowań, ponieważ no, ponad 90% złożonych deklaracji to jest na pewno ogromny sukces. Staramy się zarówno na stronie internetowej, jak i w prasie informować mieszkańców. Nawet drukujemy ulotki, które są dostarczane
do mieszkańców, tak aby mieszkaniec wiedział, w jaki sposób te śmieci segregować, w jaki sposób będzie to wszystko funkcjonowało od 1 lipca. Na dzień dzisiejszy faktycznie wygrała firma Ekoregion. Koszty tej obsługi myślę, że zostały przez nas dobrze oszacowane i myślę, że po około 6 miesiącach funkcjonowania tego nowego jakby systemu, no będziemy mogli powiedzieć, czy w Pajęcznie będzie można obniżyć stawkę za śmieci. Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że opłata za śmieci segregowane to 7 zł, za niesegregowane 15. Przy obecnych uwarunkowaniach poprzetargowych myślę, że w styczniu, w lutym będziemy mogli zastanowić się, czy tą opłatę jesteśmy w stanie obniżyć, ale to również zależy od mieszkańców. Jeśli wszyscy mieszkańcy będą tej opłaty dokonywać, to myślę, że będzie możliwość obniżenia tej opłaty. Wiele zależy od mieszkańców, to na pewno, bo tutaj pewnie myślę, że w wielu gminach pojawi się taki problem, że mimo wszystko te ceny dla wielu ludzi to są ceny za wysokie. Nie tylko w gminie Pajęczno, ale chyba w ogóle w całej Polsce i bardzo możliwe samorządowcy boją się tego, że dojdzie do takich sytuacji, że po prostu niektórzy płacić nie będą. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. Jeśli chodzi o Ekoregion, to w Pajęcznie zapewnia pojemniki na śmieci. Warto segregować, tak jak pan powiedział, bo ta opłata jest wtedy dużo niższa. I te informacje wszystkie właśnie, w jaki sposób te śmieci segregować, znajdują się, pan powiedział, że roznoszone są ulotki, ale również na stronie internetowej. Tak. Wszystkie takie informacje państwo znajdą. Zapytam też o przyszłość i pomysł na pozyskanie unijnych dotacji, ponieważ ten okres programowania już się kończy. Urząd Marszałkowski namawia samorządy do tego, żeby już teraz się przygotowywały do jakichś przyszłych projektów. Wieluń ma swój szlak bursztynowy, Osjaków ostatnio promuje nadwarciański chrzan. Czy Pajęczno też ma jakiś pomysł na to, na jakiś projekt, żeby gminę promować? Jeśli chodzi o promocję, to w Pajęcznie na promocję pracują konie i tutaj się na razie nic nie zmienia. Chcielibyśmy, aby ta marka pozostała i dzięki koniom, żeby spłynęło jeszcze kilkanaście, być może kilkanaście milionów do Pajęczna. Mamy pomysły, ponieważ to, że Zjazd Miłośników Koni jest zorganizowany i że jest przejazd ulicami miasta, to również może spowodować to, że tą część miasta będzie można z środków unijnych zmodernizować. Mówię tutaj o blokach przy ulicy Kościuszki, mówię tutaj o ulicy 22 Lipca, która na pewno wymaga gruntownego remontu, ale z własnych środków nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W połączeniu z pomysłem właśnie zjazdu koni z marką regionu, myślę, że uda nam się to przedsięwzięcie przeprowadzić w następnych latach, ponieważ no to rozdanie będzie na lata 2014, od roku 2014, no myślę, że ten taki faktyczny podział to będzie w roku 2015, my się do tego przygotowujemy. Poza tym, o czym wspomniałem, również wykonywanych jest kilka dokumentacji na dzień dzisiejszy i tak na przykład na rozbudowę przedszkola numer 1, na rozbudowę Domu Kultury. Mamy wykonaną dokumentację na drogi, chodniki, oświetlenie na osiedlu Matusowiec i wiele innych dokumentacji, które czekają na pieniądze, bo tutaj chęci mamy, chcielibyśmy to zrealizować, ale brakuje nam pieniędzy. Na wszystko nas nie stać, jak to nie jesteśmy wyjątkiem, bo nie ma takiej gminy, żeby było stać ją na wszystko, no może z małymi wyjątkami. W związku z tym, no przygotowujemy się dokumentacyjnie, chcielibyśmy również budżet, bo bardzo ważną sprawą jest to, że trzeba posiadać środki własne, udział własny i myślę, że tutaj, no to jest taka bolączka gmin. Były już nawet apele o to, żeby trochę zmienić ten sposób finansowania, ale no tutaj się chyba raczej nic nie zmieni. Gminy muszą mieć wkład własny, żeby inwestycje realizować. Tak, no i tutaj, no mówię, my się przygotowujemy, jeśli chodzi o gminę Pajęczno i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Wnioski na pewno będziemy składać. Województwo łódzkie dobrze podobno dysponuje tymi środkami unijnymi i już wiemy, że dostanie ich więcej, także może te szanse na to, żeby pieniądze pozyskać też zwiększą się dla tych mniejszych gmin. Ja również się cieszę z tego powodu. Panie burmistrzu, jutro w Pajęczańskim Zespole Szkół odbędzie się zjazd absolwentów. Taka ważna i na pewno bardzo ciekawa impreza. W 1953 roku 35 abiturientów, wtedy jeszcze liceum ogólnokształcącego w Pajęcznie, jako pierwszy rocznik odebrało swoje świadectwa maturalne. To właśnie taka
ta rocznica. A ostatnio na sesji miejskiej radni nadali honorowe obywatelstwo miasta Pajęczna panu Stanisławowi Harciarkowi, przyznane już pośmiertnie. Pan Stanisław był właśnie założycielem i pierwszym dyrektorem tego liceum ogólnokształcącego. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa do pana Stanisława Harciarka wystąpiło Stowarzyszenie Absolwentów. Po zapoznaniu się z życiorysem, bo ja osobiście nie znałem pana Stanisława Harciarka, po zapoznaniu się z życiorysem, po rozmowach z ludźmi starszymi, po rozmowach z ludźmi, którzy mieli kontakt z panem Harciarkiem, no było nam niezmiernie miło, że mogliśmy tytuł honorowego obywatela miasta Pajęczna nadać panu Stanisławowi za osiągnięcia. Wynika z tych różnych naszych rozeznań, wynika, że był głównym założycielem i pierwszym dyrektorem, był jakby ojcem tego zespołu szkół, który latami pracuje na swoją markę. Myślę, że jutro bardzo miły dzień dla wielu absolwentów. Ja nie kończyłem liceum w Pajęcznie, nie uczęszczałem do tej szkoły, uczęszczała moja małżonka, także też jakby po części jestem z tą szkołą związany. I myślę, że to jutro nastąpią bardzo miłe chwile, bo wiele osób po kilku czy kilkunastu latach się spotka i będzie mogła wymienić swoje poglądy, po prostu najzwyczajniej porozmawiać. Radio ZW będzie miało okazję, żeby dopytać, jak kiedyś wyglądała edukacja, jak wygląda teraz. Na pewno dużo takich porównań będzie. Panie burmistrzu, w zasadzie dziś rozpoczynają się wakacje, uczniowie odbierają świadectwa. Miejmy taką nadzieję, że dla wszystkich to jest szczęśliwy dzień. Takie wakacyjne imprezy przeznaczone dla uczniów, ale nie tylko, rozpoczynają się w Pajęcznie. Tutaj widzę z informacji, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci na pierwszą taką wakacyjną imprezę. To będzie wakacyjny start. To już 2 lipca, czyli we wtorek o 17 w Parku Miejskim, a kolejna impreza to taka impreza trzydniowa, która odbędzie się 5, 6 i 7 lipca. To festyn rodzinny. Tak, w związku z oszczędnościami, które wprowadzamy, jak mówiłem wcześniej, w oświacie, w urzędzie, również te imprezy wakacyjne, one będą troszkę mniejszej rangi, bo one będą po prostu tańsze. No chcemy oszczędzać wszędzie, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, aby przygotować gminę do skorzystania z tych środków unijnych w latach przyszłych. W związku z tym tych imprez będzie sporo, one będą, może nie będą aż tak atrakcyjne, jak byśmy chcieli, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Piknik rodzinny, największa impreza, która będzie, piknik rodzinny trzydniowa, piątek dla młodzieży, sobota i niedziela ogólnie, tak jak to było w latach poprzednich, można powiedzieć, dni Pajęczna, dni miasta. Późniejsze weekendy również będzie się wiele działo, zarówno jeśli chodzi o sport, jak turnieje sportowe, jak dożynki. W tym roku będą to dożynki powiatowe, także też ranga tych dożynek wzrośnie i wiele innych imprez, o których będzie można się dowiedzieć z zwiastunów na stronie internetowej. Zapraszamy w takim razie na stronę internetową Urzędu Miasta w Pajęcznie i na naszą stronę radioz2.pl, bo tam w zakładce nadchodzące wydarzenia również szczegółowy plan tych zbliżających się imprez. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był burmistrz Pajęczna, pan Dariusz Tokarski. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu za uwagę.